Kolejna klasa z Wałbrzyskiej Szkoły musiała przejść na zdalne nauczanie. Grupa młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego przez 10 dni będzie znów kształcić się przed komputerem. Koronawirusa wykryto u rodzica jednego z uczniów. Ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących do wczoraj przepisów całą klasę skierowano na nauczanie zdalne na 10 dni, do następnego piątku włącznie. Dzieci no, pracują zgodnie z przyjętym regulaminem podczas tego typu sytuacji, tak, kiedy jest prowadzone zdalne nauczanie, czyli na platformie Teams. Wczoraj się odbyły pierwsze zajęcia, wszystko przebiegło no, w miarę bardzo dobrze, bym nawet powiedział tak. Natomiast pozostali uczniowie chodzą do szkoły. Z informacji dyrektora wynika, że dziś zmieniły się przepisy i gdyby taka sytuacja pojawiła się teraz, nie byłoby konieczności odsyłania do domów wszystkich uczniów danej klasy. To jest rodzic, także to nie jest właśnie ten tak zwany bezpośredni kontakt, nie? Gdyby na przyszłość się coś takiego wydarzyło w tej konfiguracji, o której powiedziałem przed chwilą, to klasa by nie miała zdalnego nauczania, czy nie będzie miała, tylko ten uczeń będzie w takiej sytuacji no, odizolowany, tak, będzie na kwarantannie. Dyrektor jest w kontakcie także z zakażonym rodzicem. Stan jego jest bardzo dobry, on nie ma takich objawów, no bym powiedział, skrajnych. Rozmawiałem z tym rodzicem kilkakrotnie, jest w bardzo dobrej kondycji. Dyrektor zapewnia, że w szkole przestrzegane są wszelkie zalecenia sanitarne. Obecnie nie ma zakażeń wśród pracowników ani uczniów.